Zakończyła się operacja postrzelonego premiera Słowacji Roberta Ficy. Witam państwa, Maciej Strug, to jest program Republika Wieczór. Zapraszam na podsumowanie mijającego dnia. Trwa walka o życie premiera Słowacji. Robert Fico został postrzelony z bliskiej odległości w miejscowości Handlowa na zachodzie kraju. 71-letni napastnik oddał 5 strzałów. Bardzo ciekawe. Rosja i Białoruś kontynuują wojnę hybrydową przeciwko Polsce. Naszą wschodnią granicę atakują setki migrantów wspieranych przez służby Łukaszenki. W tym samym czasie Bruksela narzuca nam pakt migracyjny. Kolejna wielka firma ucieka z Polski. Tym razem pracę straci 400 osób z fabryki silników w Aleksandrowie Łódzkim. Międzynarodowy koncern ABB przenosi się do Chin z powodu wysokich cen prądu w naszym kraju. Pod szpitalem, w którym lekarze walczą o życie premiera Roberta Ficy, jest nasza wysłanniczka Olimpia Tryzna. Olimpio, jakie są najnowsze informacje o stanie zdrowia premiera? Jedyne informacje, które dostałam, to są takie nieoficjalne. Rozmawiałam z lekarzem, który go operował. Nie chciał i nie mógł raczej nic powiedzieć, oprócz tego, że można było wyczytać cokolwiek z jego twarzy, że operacja się udała. Jestem tutaj już od kilku godzin, więc widzę, co się tutaj dzieje, że przyleciał śmigłowiec, że przed sam szpital przyjeżdżają oficjele, czy to po prostu też członkowie rządu. Miałam przyjemność widzieć, nie rozmawiać, ale z panią minister zdrowia. Była w fatalnym stanie, płakała, mówiąc wprost. Ludzie tutaj również są bardzo mocno zaniepokojeni. Rozmawiałam też z dziennikarzami, którzy nigdy nie wyobrażali sobie relacjonować takiej w ogóle historii. Dlatego też nie mamy poważniejszych informacji. Jedni mówią, że sytuacja jest poważna, że przeszedł operację, ale inni mówią, że już jest wszystko w porządku i że premier wybudził się ze śpiączki. Ale więcej o tym zamachu w materiale Marii Twardzickiej. W kierunku słowackiego szefa rządu padło kilka strzałów, kiedy witał się z grupą ludzi zgromadzonych przed budynkiem, w którym odbywało się posiedzenie rządu. Jedna z kul trafiła premiera, prawdopodobnie w brzuch. Upadł obok barierek. Widziałam jakieś zadrapanie na jego głowie. To jest koszmar, z którego chyba się nie obudzimy. Nie sądziłam, że w Słowacji coś takiego jest w ogóle możliwe. No to wielka. To jest wielka tragedia. Co to ma znaczyć? Będą teraz biegać jak na prerii i strzelać do siebie? Kennedy'ego kiedyś tak zabili. Pamiętam to. Idę się teraz pomodlić, bo sytuacja jest dramatyczna. Robert Fico został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w ciężkim stanie, zagrażającym życiu. Atak na premiera jest ewidentnym atakiem na bezpieczeństwo wewnętrzne Słowacji i w tym momencie ważne jest, aby wiedzieć, w jakim jest stanie. Prezydent Słowacji Zuzanna Czaputowa potępiła atak na szefa rządu. Atak na premiera to przede wszystkim atak na osobę, ale jest to także atak na demokrację. Wszelka przemoc jest niedopuszczalna. Nienawistna retoryka, której jesteśmy świadkami w społeczeństwie, prowadzi do nienawistnych czynów. W podobnym tonie wypowiedział się prezydent Andrzej Duda. Jestem zszokowany próbą zamachu na premiera Roberta Fico. Okrucieństwo tego ataku jest niewyobrażalne. Moje myśli i modlitwy są z Robertem Fico, jego rodziną i narodem Słowacji. Władza hlada każdy jeden sposób. Po informacji o zamachu na premiera Fico, słowacki parlament przerwał obrady. Po zamachu wszyscy zadają sobie pytanie o skuteczność ochrony premiera. Wydawałoby się, że ta ochrona powinna być skuteczna. No, nie było to nic nadzwyczajnego, jakaś grupka osób. Łatwo było ją skontrolować, niewielka, która tam stała. Niestety, tak jak mówię, no doszło do tragedii. Ochronę słowackiego premiera ostro krytykuje też doświadczony instruktor jednostek specjalnych, który razem z nami przeanalizował nagrania z zamachu. Pierwsze powinno być pacyfikacja. Prawdopodobnie pierwsze w ogóle powinien być strzał w stosunku do zamachowca. Reakcja powinna być oddanie strzału.
Kolejna sprawa, no, dużo osób, obezwładnienie. Dlatego... Policja zatrzymała domniemanego napastnika. Według słowackich mediów to 71-letni Słowak. Jego motywy nie są na razie znane. Dziennikarze portalu Actuality.sk dotarli do syna zamachowca. Z jego relacji wynika, że ojciec miał pozwolenie na broń i nie leczył się psychiatrycznie. Według mediów w 2016 roku zamachowiec sam miał przeżyć atak w centrum handlowym w Lewicach, w którym był ochroniarzem. Syn mężczyzny przyznał, że ojciec nie był zwolennikiem FICO. W ostatnich dniach słowacki premier mocno sprzeciwiał się unijnemu paktowi migracyjnemu i zapowiadał, że Słowacja będzie go blokować. Maria Twardzicka, Telewizja Republika. Cały czas napływają do nas nowe informacje dotyczące zamachowca. Wiemy już, że atak prawdopodobnie był motywowany politycznie. Domniemany sprawca tragedii wskazał, że nie podobał mu się między innymi atak na słowackie media publiczne, które firmował premier Robert Fico. Siedemdziesięcioletni Juraj C., pochodzący z miejscowości Lewice na południu kraju, który należał do Stowarzyszenia Pisarzy Słowacji. Niezależny dennik N przekazał, że mężczyzna posiadał pozwolenie na broń, z której strzelał do Roberta Ficy. Doniesienia te miał potwierdzić syn napastnika. Atak prawdopodobnie był motywowany politycznie. Nie zgadzam się z polityką rządu. Miesiąc temu zdecydowałeś się coś z tym zrobić. Co to było? Środki masowego przekazu zostały zlikwidowane. Publiczna telewizja została zaatakowana. Ludzie zostali zwolnieni. Dlaczego Mazak, były szef Rady Sądownictwa, został usunięty ze stanowiska? Według relacji świadków przed oddaniem strzałów napastnik miał zawołać premiera Roberta Fice i uścisnąć mu dłoń. Juraj C. kilka lat temu należał do organizacji Slovenski Branci, której lider szkolił się w rosyjskiej jednostce Specnaz. Trzeba powiedzieć stop przemocy, mówi w rozmowie z Telewizją Republika były premier Mateusz Morawiecki po próbie zamachu na życie Roberta Ficy. Rzeczywiście bardzo smutna informacja przyszła do nas. Znam Roberta Fico bardzo dobrze. Byliśmy razem kilka lat temu, kiedy kończył swoją misję premiera w Grupie Wyszehradzkiej, w Radzie Europejskiej. Dyskutowaliśmy wiele tematów środkowoeuropejskich i podobnie, kiedy ja kończyłem swoją misję, to on zaczynał na powrót, więc mieliśmy okazję porozmawiać o różnych problemach. To człowiek, który bardzo mocno patrzy przez pryzmat interesu Słowacji, tak jak powinien patrzeć każdy premier przez pryzmat swojego państwa. Ja patrzyłem tak na interesy polskie, on patrzył na interesy Słowacji. Staraliśmy się znaleźć zawsze wspólny mianownik w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w ramach naszych interesów realizowanych poprzez Unię Europejską. Wspomniał pan, że właśnie także premier Fico realizuje ten interes Słowacji. Z tego, co w internecie zostało opublikowane nagranie tego zamachowca, on stwierdził, że sprzeciwiał się właśnie tej polityce jego rządu, a jak relacjonowały media, premier wyszedł spotkać się z obywatelami, uścisnąć im dłonie, więc rzeczywiście widać, że to człowiek patriota Słowacji. Tak, to jest człowiek otwarty, na pewno mający bardzo dobry kontakt z wyborcami. Tyle mogę powiedzieć, bo widziałem go w wielu akcjach. Oczywiście nie mogę wypowiadać się na temat specyfiki sytuacji wewnątrz Słowacji. I za mało wiemy dzisiaj jeszcze na temat i motywów tego zamachu. Za mało wiemy na temat tego, co mogło stać jako tło, u podstaw tej decyzji zamachowca. Ale trzeba powiedzieć stop przemocy. Stop tym wszystkim działaniom, które prowadzą do eskalacji zła. Niestety mamy też z tym do czynienia również w Polsce i u nas był zamach polityczny 14 lat temu. Bądźmy świadomi tego, że zło się potrafi rozprzestrzeniać bardzo szybko. Ta nienawiść, która wylewa się z bardzo wielu szklanych ekranów, z wielu portali, powinna być powstrzymana. O to mogę dzisiaj gorąco zaapelować. Z całego świata, też z Polski, płyną słowa współczucia i też takiego solidaryzmu z jego sytuacją, no i też życzenia po prostu szybkiego powrotu do zdrowia. Nie mam dokładnych informacji na temat stanu zdrowia pana premiera Roberta Fico, ale wiem, że na pewno ma bardzo dobrą opiekę i lekarze zrobią wszystko, aby wrócił do zdrowia, bo jest to rzecz absolutnie niebywała, że doszło tutaj w sercu Europy, można powiedzieć, do tego typu zamachu politycznego, bo to był niewątpliwie zamach polityczny, przynajmniej taki obraz wyłania się z wiedzy, z faktów, które do nas docierają.
Panie premierze, bardzo dziękuję. Dziękuję panu i dziękuję państwu. Moim i państwa gościem specjalnie dla widzów telewizji Republika były premier rządu Zjednoczonej Prawicy, pan Mateusz Morawiecki. O zamachu na premiera Słowacji Danuta Cholecka w programie Gość dzisiaj rozmawiała z byłym wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Maciejem Wąsikiem. Tragiczna sytuacja. Słyszymy doniesienia, że walczy o życie, że sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka. Życzymy oczywiście mu zdrowia. No, czekamy na informacje, jakie były motywy, jakie były okoliczności. To jest ważne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że i tu chciałem powiedzieć jedną rzecz. Wielokrotnie różni politycy atakowali na przykład obóz Prawa i Sprawiedliwości za to, że inwestujemy w bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie, takich jak poprzez inwestycje w służbę ochrony państwa. Byliśmy za to krytykowani. My nie zamierzamy nikogo krytykować za zakup dobrego samochodu opancerzonego dla premiera, prezydenta. No, widzimy, jakie są sytuacje na świecie. Widzimy, jakie bywały sytuacje w Polsce. Uważamy, że niedopuszczalna jest jakakolwiek przemoc wobec polityków bez względu na poglądy polityczne. No, trzeba absolutnie potępić tego typu sytuacje i życzymy Słowakom, żeby ich premier został uratowany i dalej mógł pełnić swoją funkcję. Z doniesień medialnych wiemy, że rzeczywiście premier walczy o życie. Do Bańskiej Bystrzycy został przewieziony, bo w tym szpitalu, w którym odbywało się posiedzenie rządu, w miejscowości, w której odbywało się posiedzenie rządu, no, szpital był zbyt chyba źle wyposażony albo za słabo wyposażony, może to jest lepsze słowo, i przewieziono do szpitala o wyższej referencyjności. Natomiast słyszymy, że to był przeciwnik polityczny. No przecież coś takiego nie może uzasadniać. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla porachunków przemocowych na tle politycznym, na żadnym innym także. Być może był to szaleniec. Syn mówi, że nie leczył się psychiatrycznie. Media dotarły do syna, był to ochroniarz, który sam... Tak czy siak jest to fatalna okoliczność. Doświadczył ataku podobno na siebie kilka lat temu. Bez względu na motywy jest to oczywiście fatalna okoliczność. Współczujemy naszym południowym sąsiadom, Słowakom, i życzymy dużo zdrowia, żeby lekarze wygrali tą walkę o życie. Rośnie napięcie na granicy z Białorusią. Niemal każdej doby na terytorium Polski próbuje dostać się nawet kilkuset nielegalnych migrantów. W tym samym czasie Rada Unii Europejskiej ostatecznie przyjęła pakt migracyjny. W jednym i w drugim przypadku Donald Tusk uspokaja wyborców, że nielegalni migranci nie dostaną się do Polski. Czy to prawda, czy raczej jedynie element kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? Sprawdza Konrad Wąż. 365 razy nielegalni imigranci próbowali ostatniej doby sforsować granicę z Białorusią. Do próby nielegalnego przekroczenia granicy nie dopuszczono. Polskie służby tutaj nie dopuściły do tego, by te osoby przedostały się nielegalnie na naszą stronę. Presja migracyjna utrzymuje się tu od 2021 roku. Według NATO to element wojny hybrydowej Rosji przeciwko Europie i Polsce. Tu chodzi po prostu o to, żeby Polacy
byli zaniepokojeni samym faktem pojawiających się migrantów i mniej chętnie udzielali pomocy tym, którzy rzeczywiście uciekają przed wojną i ewentualnymi prześladowaniami ze strony rosyjskiej. Nawet premier Donald Tusk przyznaje, że potwierdza się czarny scenariusz, przed którym ostrzegał rząd Zjednoczonej Prawicy. To nie są uchodźcy, to coraz rzadziej są migranci, rodziny biedne szukające pomocy. W 80 przypadkach na 100 mamy do czynienia z zorganizowanymi grupami młodych mężczyzn 18-30 lat. Takie kategorie wiekowe, bardzo agresywnych. Tak dziś mówi o ludziach atakujących polską granicę. Przed wyborami mówił tak. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. I nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy wymierzonej w migrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. I grał na emocjach Polaków. Teraz już jako premier Tusk zapowiedział też wzmocnienie zapory na granicy, tej samej, która jego zdaniem miała w ogóle nie powstać. Bo tam było też pytanie o mur. Ja nigdy nie mówiłem, że mur nie powstanie. Mówił. Ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu 3 lat. Wy tego muru nie zobaczycie. Nikt tego muru nie zobaczy. Na tym polega problem. Problem polega raczej na niekontrolowanej masowej imigracji wspieranej przez polityczne środowisko Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim. Zgodnie z zatwierdzonym wczoraj przez Radę Unii Europejskiej paktem migracyjnym, każde państwo wspólnoty, także Polska, będzie musiało przyjąć nielegalnych imigrantów albo opłacić na ich utrzymanie 22 tysiące euro za każdego. Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Uspokaja jednak Tusk, choć na wszelki wypadek dodaje, że choć w sprawie paktu jest za, to jednocześnie także przeciw. Polski rząd głosował przeciwko paktowi migracyjnemu. Pakt migracyjny przyjęty w tym kształcie jak dzisiaj daje Polsce możliwości unikania jakichkolwiek negatywnych konsekwencji paktu migracyjnego. Brak konsekwencji? Czyżby? To będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Tak, Tusk straszył przecież Polskę, kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej, a ówczesny rząd Zjednoczonej Prawicy odmówił przyjęcia pierwszej fali nielegalnych imigrantów. Przyjęliśmy natomiast miliony prawdziwych uchodźców z Ukrainy. Naprawdę jest tak, że ilość przysłanych, nakazanych, realokowanych imigrantów będzie zależała od wielkości kraju, PKB i zdolności absorpcyjnych. Czyli ktoś, kto przyjął wielu i to sprawnie, tym bardziej dostanie dodatkowych. Zbliżają się przecież wybory do Parlamentu Europejskiego, a liberalna lewica wie, że mówiąc prawdę o swoich planach, może stracić poparcie nawet własnych zwolenników i władzę w Europie. Dzisiaj Donald Tusk ma europejskie przyzwolenie na to, żeby mówić rzeczy, które Brukseli się nie podobają, ale tylko po to, aby nadal zachowany był pewien układ, który istnieje obecnie w Unii Europejskiej. Wybory do Parlamentu Europejskiego już 9 czerwca, potem poparcie wyborców może nie być już tak istotne. Konrad Wąż, Telewizja Republika. O pakcie migracyjnym rozmawiali goście Katarzyny Gujskiej w programie W Punkt. Zacytuję jednego z dokumentów, który tworzy pakt migracyjny. Bo to nie jest jeden dokument, ale z niego wynika, i tutaj cytat, należy ustanowić normy dotyczące warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, czyli tak zwanych uchodźców, które są wystarczające do zapewnienia im odpowiedniego poziomu życia i porównywalnych warunków życia we wszystkich państwach członkowskich. Harmonizacja warunków właśnie też tych finansowych, bytowych jest zapowiadana wprost w tym dokumencie, a to oznacza również na pewno zwiększenie nakładów polskich na świadczenia dla osób, które do Polski zostaną w ramach obowiązkowej solidarności, czy też przymusowej solidarności relokowane. Panie pośle, zwracam się do pana posła Patryka Jakiego, europosła. Czy pan to potwierdza? Tak, to znaczy to jest oczywiste, że za tym ściąganiem imigrantów stoi polityczny plan, który ma na celu zwiększenie poparcia dla ugrupowań lewicowo-liberalnych, dlatego że wszystkie dostępne badania wskazują, że to są osoby, które potem głosują właśnie na nich, a nie na partie tradycyjne. I tylko problem polega na tym, że społeczeństwa ponoszą tego gigantyczne koszty, to znaczy zwiększona przestępczość. Ja przypomnę, że miesiąc temu odbyła się konferencja minister spraw wewnętrznych Niemiec, coroczna, pokazująca, omawiająca statystyki przestępczości, gdzie ona zupełnie wprost mówiła, że
za znaczny wzrost przestępczości w Niemczech odpowiadają osoby niepochodzenia niemieckiego. Z tego dokumentu, jednego z dokumentów, który tworzy tak zwany pakt migracyjny, jasno wynika, że po prostu świadczenia, które będziemy musieli wypłacać tym, którzy zostaną do Polski w ramach obowiązkowej solidarności, czy też przymusowej solidarności przewiezieni, a tych liczb nie znamy, będą po prostu radykalnie wyższe niż one są w tej chwili i będą zrównane ze świadczeniami, które są w zachodniej Europie. I rozumiem, że to jest ten system, bo my się przez całe miesiące zastanawialiśmy, jak my tych ludzi tu utrzymamy, skoro oni za zachodnią granicą dostają po prostu większy socjal. No to po prostu u nas dostaną taki sam jak w Niemczech. To już jest chyba jasne. Generalnie się cieszę, że Unia Europejska dąży do tego, żeby minimalna płaca i świadczenia w całej Unii Europejskiej były takie same. Bo oznacza to, że Polacy będą więcej zarabiać. Nie, proszę pana, nic nie zarabiać. Polacy będą więcej płacić, więc pan się tak nie cieszy, bo pan też będzie płacił. O pakcie migracyjnym z kandydatem PiS na europosła Maciejem Wąsikiem rozmawiała Danuta Cholecka. To znaczy, że pan nie wierzy premierowi naszego kraju, Donaldowi Tuskowi, który mówi, że Polska żadnego migranta nie przyjmie i że my się nie zgodzimy? Ja dopiero uwierzę, kiedy benzyna będzie po 5,19. Przypominam sobie, gruby warunek, tak powiedziałam. Przypominam sobie, pani redaktor, że przed wyborami mówił, że benzyna będzie po 5,19. Po wyborach mówi, że on nie ma wpływu na ceny paliwa. Dzisiaj mówi, że mamy wojnę hybrydową, ściska dłonie strażnikom granicznym i dobrze, że ściska te dłonie, dobrze, że im dziękuję, ale 3 lata temu, kiedy wybuchł kryzys migracyjny w 2021 roku, mówił, że ci ludzie, którzy są do nas pchani przez Łukaszenkę, to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Kiedy my... I nie wolno wobec nich robić czarnego PR-u. Tak jest. Kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości decydował o tym, że będzie budowana zapora na granicy polsko-białoruskiej. Ja prowadziłem tę ustawę. Mariusz Kamiński starał się o pieniądze na to. Prezes Jarosław Kaczyński no, naprawdę stawał przy granicy i właśnie decydował o tym, że tak będzie robione. To i Donald Tusk przeprowadzał totalną krytykę. Twierdził, że ten mur nie powstanie. Platforma Obywatelska głosowała przeciwko ustawie dającej możliwość budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Donald Tusk w zależności od sytuacji mówi to, co jest mu wygodne. Nie patrząc na to, co mówił miesiąc temu, 2 miesiące, rok temu. Ile razy mówił różne rzeczy, a później zmieniał zdanie. Mówił, że nie podniesie podatku, podniósł podatek VAT. Jest politykiem niewiarygodnym, jest hipokrytą. Ponad 60% Polaków nie zgadza się ze słowami Donalda Tuska, w których stwierdził, że Zjednoczona Prawica to płatni zdrajcy pachołki Rosji. Pokazuje to najnowszy sondaż przeprowadzony przez Ibris dla Rzeczpospolitej. Polacy jasno wskazują, że z diagnozą premiera się nie zgadzają. Pytanie więc, dlaczego szef rządu szuka rosyjskich wpływów wśród polityków PiS? Odpowiedzi szukał Paweł Błoch. Donald Tusk szuka wśród swoich oponentów politycznych domniemanych rosyjskich wpływów. Warto jednak byłoby, gdyby premier spojrzał na własne otoczenie. Gazeta Polska opisała przypadek byłego prezesa Orlenu Jacka Krawca. Koncern za jego czasów przelał do rosyjskich podmiotów związanych z Kremlem co najmniej 35 miliardów dolarów. Uzależnił niemal całkowicie rafinerie wchodzące w skład grupy Orlen od rosyjskiego surowca. Rosnieft, czyli jeden z podmiotów, który podpisał umowę z Orlenem, był kierowany przez oficera KGB, jednego z najbliższych współpracowników Władimira Putina, Igora Sieczina. On też jako człowiek z najbliższego otoczenia Putina uczestniczył obok Uszakowa w tajnych rozmowach z Arabskim, rozmowach, które przygotowywały Smoleńsk. Człowiek wyjątkowo bezwzględny, brutalny, nazywany żołnierzem Putina. Ten sam Igor Sieczin, co warto podkreślić, w dniu tragedii smoleńskiej wysłał list do wicepremiera Waldemara Pawlaka, w którym przekonywał, że śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego nie zachwieje współpracy polsko-rosyjskiej. W tę trudną godzinę chciałbym podkreślić swoją gotowość do dalszej aktywnej współpracy z panem w celu rozwoju rosyjsko-polskiego współdziałania w dziedzinie energetycznej w zakresie realizacji zakrojonych na wielką skalę porozumień osiągniętych przez przewodniczącego rządu Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i przewodniczącego Rady Ministrów RP Donalda Tuska.
Jacek Krawiec planował również sprzedać w rosyjskie ręce rafinerię w Morzejkach. Ten plan jednak się nie powiódł. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że w 2010 roku tym, który został prezesem rafinerii właśnie w Morzejkach, był Ireneusz Fąfara, dokładnie ten człowiek, który dzisiaj stoi na czele PKN Orlen i ten sam, który zatrudnił dzisiaj Jacka Krawca jako swojego doradcę. Kilka dni temu gruchnęła wiadomość o powrocie Jacka Krawca do Orlenu. Politycy Platformy Obywatelskiej nabierają wody w usta i nie komentują jego nominacji. Pan Krawiec, który wraca do Orlenu, no, podpisywał umowy z Rosjanami i przekazał 35 miliardów dolarów. No jak to, panie pośle, jest? Panie pośle. Działania Jacka Krawca musiały być aprobowane przez Donalda Tuska. Zresztą to sam premier już na początku swoich rządów zapowiedział otwarcie na Moskwę. Chcemy dialogu z Rosją. Taką, jaką ona jest. Brak dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji. Psuje interesy i reputację obu krajów na arenie międzynarodowej. Jak widać, współpraca z Rosjanami oraz mizerne wyniki Orlenu za czasów Jacka Krawca nie przeszkadzają Donaldowi Tuskowi. Były prezes wrócił do Orlenu na fotel doradcy prezesa i ma zarabiać 50 tysięcy złotych miesięcznie. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Kolejne 400 osób traci pracę w fabryce silników w Aleksandrowie Łódzkim. Międzynarodowy koncern ABB mówi o zwiększonych kosztach surowców. Zwalniani pracownicy usłyszeli od szefostwa także o zbyt wysokich cenach prądu, zbyt wysokich, by kontynuować działalność w Polsce. Koncern ma przenieść produkcję silników do Chin. Dlaczego kolejna firma ucieka z kraju? O tym w materiale Edyty Hołdyńskiej. Kolejna firma zawija swoją działalność i przenosi się do Chin. 400 osób może stracić pracę. Już dzisiaj mówi się o przyczynach, no właśnie, o poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego firmy uciekają z Polski, wolą prowadzić swój biznes gdzie indziej. Jakie straty wreszcie poniesie polska gospodarka? Dzisiaj sprawdzam. Do tej mapy zawierającej listę zwolnień i likwidacji biznesu w Polsce dochodzą kolejne pozycje. Poza Pocztą Polską są wielkie fabryki opon samochodowych, firmy odzieżowe, meblowe. Wszystkie albo redukują zatrudnienie, albo przenoszą się za granicę, gdzie produkcja jest znacznie tańsza. A pracę tracą Polacy. Teraz kolejne 400 osób w firmie ABB, a sama firma ucieka do Chin. W Aleksandrowie Łódzkim rozegrał się prawdziwy dramat. W momencie ogłoszenia decyzji o likwidacji wezwano nawet karetkę pogotowia. Przedsiębiorcy w tych inwestycjach CPK, elektrownie jądrowe i inne, 50-60% miało być wkładu pracy i różnych produktów polskich przedsiębiorstw. I one, mając taki anons, że będzie to się likwiduje, to one nie będą utrzymywały właśnie w gotowości pracowników, zasoby, aktywa. I to właśnie jest bezpośrednia przyczyna. ABB z siedzibą w Curychu to producent silników niskich napięć. Bardzo ważny dla polskiej gospodarki. Producenci części i podzespołów dedykowanych pojazdom elektrycznym stają się bardzo ważni. Zdaniem minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski firmy uciekają z Polski do krajów niskoemisyjnych. Z Polski firmy uciekają dzisiaj głównie przez to, że mamy najbardziej emisyjną gospodarkę w Europie, a firmy chcą już przechodzić na czystą energię. To nieprawda. ABB swoją produkcję przenosi do Chin. Powód oficjalnie to zmieniająca się dynamika rynku oraz sytuacja geopolityczna. Nieoficjalnie zbyt wysokie koszty produkcji i horrendalne ceny prądu w Polsce. Zamknięcie zakładu produkującego silniki, choć niekoniecznie ten zakład musiał akurat dla branży motoryzacyjnej dostarczać podzespoły, jest bardzo złym sygnałem, dlatego że to jest kolejna informacja, która mówi o tym, że szczególnie energia, jej ceny, dostępność i to, czy ona jest zielona, staje się dla przemysłu szeroko pojętego bardzo istotna. A przyczyną wysokich cen są regulacje energetyczne i unijne, i polskie. My mamy obecnie tragiczną sytuację, jeśli chodzi o Europę, może nawet szerzej, Stany Zjednoczone również, w porównaniu z tym potężnym kolosem ekonomicznym, jakim są Chiny, gdzie została przeniesiona tak naprawdę produkcja. Koszt energii w porównaniu z tą resztą świata drastycznie rośnie. I dlatego w wielu firmach w Polsce trwają zwolnienia. Także wśród pracowników Poczty Polskiej mówi się o rekordowych wypowiedzeniach. Pracę straci nawet 10 tysięcy osób. Za te
no marne pieniądze, czy nawet niegodne pieniądze, będziemy musieli więcej pracować. Więc atmosfera jest fatalna, pracownicy domagają się radykalnych działań i takie działania będą podejmowane. Pocztowcy zapowiadają protesty. Kolejne. Jutro strajk ostrzegawczy. Przerwa w pracy pomiędzy godziną 8 a 10. Ponadto przed budynkiem Poczty Głównej w Warszawie odbędzie się pikieta. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. A to nie wszystko w Republice Wieczór. Sprawdźmy, jakie tematy jeszcze przed nami. Inflacja rośnie. Wprowadzony przez rząd Tuska wyższy VAT na żywność podbił ceny. Trzeci dzień głodówki rolników w Sejmie. Protestujący czekają na premiera. Potwierdziły się negatywne wstępne dane o inflacji za kwiecień. W efekcie przywrócenia stawki VAT na żywność ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,4%. Niestety wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach będzie tylko drożej. Podobno efektem pierwszych 6 miesięcy rządów Donalda Tuska jest to, że ludzie się do siebie uśmiechają na ulicy. Ale tym, którzy robią zakupy spożywcze w ostatnim czasie, z pewnością nie jest do śmiechu. Coraz drożej jest. Troszkę droższe są z pewnością, ale liczę na to, że przyjdzie sezon owocowo-warzywny i ceny się unormują. No mogłyby być tańsze, bym powiedział. No. Bo tak to trochę za duże są. Bo to na przykład, załóżmy, biedniejsi ludzie nie mają jak sobie na przykład jedzenia kupić. Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że ceny w Polsce w kwietniu wzrosły o niemal 2,5% w ujęciu rok do roku. To efekt m.in. przywrócenia 5% stawki VAT na żywność. Myśmy to tak szacowali, że w ogóle docelowo to będzie około 1% procentowego, jeżeli chodzi o podbicie dynamiki inflacji. Natomiast już po pierwszym miesiącu, chociaż to był taki miesiąc trochę nietypowy, bo mieliśmy święta, no to mamy wzrost inflacji o 0,6% procentowego i to bez wątpienia jest ten efekt, jako że żywność ma duży udział w koszyku CPI. W najbliższych miesiącach inflacja może być podbita dodatkowo wzrostem cen energii. Wszystko to pomimo przedwyborczych obietnic Donalda Tuska. Dzisiaj, i to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, uważam, że dzisiaj, gdybym był premierem, rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego, co wynoszą dzisiaj. Rosnąca inflacja oddala perspektywę obniżenia stóp procentowych. Od środy kredytobiorcy mogą składać wnioski o wakacje kredytowe. W tym roku program został bardzo ograniczony. Będzie można z niego skorzystać, o ile rata kredytu przekracza 30% miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Ale są też dobre wiadomości. GUS podał, że w pierwszym kwartale tego roku polska gospodarka urosła o niemal 2%. Eksperci nie mają wątpliwości, że to między innymi efekt posiadania przez nasz kraj własnej waluty. Okazuje się, że polska gospodarka, mówimy o okresie po COVID-zie, czyli punktem wyjścia był rok 19, rozwijała się trzykrotnie szybciej niż przeciętnie gospodarka krajów Unii Europejskiej. Więc jeżeli chcemy zafundować sobie pułapkę bardzo niskiego wzrostu, no to bez wątpienia warto jest optować za euro. Choć walka z inflacją i obrona złotego stanowią podstawę działań prezesa NBP, Donald Tusk zapowiedział przyspieszenie działań mających doprowadzić profesora Adama Glapińskiego przed Trybunał Stanu. Procedura na pewno się zacznie. To nie jest moja intencja, żeby ona wlokła się w czasie. Także mam nadzieję, że nabierze przyspieszenia. O ile plan politycznej zemsty przeprowadzany jest konsekwentnie, o tyle realizacją tak zwanych konkretów obiecanych przed wyborami, które realnie odciążyłyby kieszenie Polaków, Donald Tusk nie wydaje się zainteresowany. Przykładem może być podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny wnioskuje o pilne zajęcie się tym tematem przez Sejm. Polacy szczególnie czują się dotknięci tym oszustwem obecnie rządzącej koalicji. Dotyka ich to z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze oczywiście dlatego, że zostali po raz kolejny nabici w butelkę, a po drugie to rozwiązanie, brak właściwie tego rozwiązania, brak podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy uderza ich po kieszeni. Niestety szanse na zajęcie się tym tematem są bliskie zeru. Wbrew zapowiedziom marszałek odsyła projekty ustaw do sejmowej zamrażarki. Dodatkowo Szymon Hołownia właśnie zapowiedział skrócenie przyszłotygodniowego posiedzenia Sejmu z 3 do 2 dni. Kto jest przeciw? Maciej Strug, Telewizja Republika.
To już trzeci dzień protestu głodowego rolników, którzy proszą o spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Szef rządu spotkać się nie chce. Mało tego, o rolnikach ze Związku Orka mówi, że nie są reprezentatywną grupą. Z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia przydzielił do protestujących zespół ratownictwa medycznego oraz zadeklarował, że wyciągnie konsekwencje względem posłów, którzy umożliwili rolnikom wejście do Sejmu. Łukasz Żmuda. Rolnicy czekają na spotkanie z premierem. Chcą, aby Donald Tusk wyznaczył termin na rozmowy ze wszystkimi organizacjami rolniczymi, a nie tak jak było wcześniej, tylko z niektórymi. Zostaniemy do momentu, aż premier Donald Tusk z nami się nie spotka. Rolnicy ze Związku Rolniczego Orka rozpoczęli protest w Sejmie w zeszłym tygodniu, domagając się rozmowy z premierem na temat unijnego Zielonego Ładu. 3 dni temu rozpoczęli strajk głodowy i będą kontynuować protest do momentu, aż premier zgodzi się na spotkanie. Nie planujemy przerywać głodówki. I zobaczymy, no tak jak mówił kolega, jak nas wyniosą, to wtedy wiadomo, że już tutaj dłużej nie będziemy protestować. Szef polskiego rządu jednak nie zamierza spotykać się z rolnikami, ponieważ jego zdaniem nie reprezentują wszystkich rolników. Nie planuję spotkania z tą grupką protestujących, nie są oni reprezentatywni dla polskich rolników. Marszałek Sejmu zdecydował o skierowaniu do protestujących zespół ratownictwa medycznego. Rolnicy nie jedzą od 3 dni, piją jedynie płyny. Marszałek nie zamierza w żaden sposób zwrócić się do premiera, by ten spotkał się z rolnikami. Nie dysponuję kalendarzem pana premiera, nie jestem jego rzecznikiem prasowym. Dla polityków obozu rządzącego rolnicy nie stanowią grupy, z którą warto rozmawiać. Nawet ludowcy nie chcą podejmować tego tematu i odsyłają do ministra rolnictwa. Pan minister Czesław Siekierski się w sprawach rolników z ramienia naszego klubu będzie wypowiadał, więc do niego odsyłam. Już ma jakiś zakaz? Nie, nie. Pan jest PSL-u, przypominam. Ja ściśle, wie pan, i poważnie traktuję obowiązki, które zostały mi powierzone dosłownie 2 dni temu. Wielokrotnie minister rolnictwa i premier spotykali się z rolnikami i wielokrotnie z nimi rozmawiali. I wystarczy po prostu umówić się z premierem, a nie zaczynać strajk głodowy. Problem w tym, że premier umówić się nie chce, stąd decyzja rolników o strajku głodowym. Spotyka się z ludźmi, których Michał Kołodziejczak i inne opcje polityczne przysyłają po prostu na te spotkanie. Z rolnikami spotykają się codziennie politycy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji czy Kukiz15, a marszałek Sejmu zapowiedział, że wyciągnie konsekwencje od posłów, którzy pomagali rolnikom wejść do Sejmu. Polski rolnik się nie podda. Polski rolnik będzie walczył, bo wie, że walczy o sprawy polskiego rolnictwa i walczy o sprawy Polski i sprawy Polaków. Rolnicy chcą skłonić premiera, by ten poświęcił im choć kilkanaście minut. Proszą o tak niewiele, o 10-15 minut spotkania z panem premierem Donaldem Tuskiem. Panie premierze, tak po ludzku pana proszę, aby pan poszedł piętro wyżej i spotkał się z głodującymi rolnikami. Przed wejściem zgromadziła się grupa osób, w tym rolników, którzy solidaryzują się z protestującymi. I idziemy cały czas jako oddolni rolnicy, no i po prostu będziemy tutaj przyjeżdżać jak największym wsparciem, coraz więcej nas będzie. Rolnicy przypominają, że jeśli nie uda się zatrzymać Zielonego Ładu teraz i niekontrolowanego napływu towarów rolnych z Ukrainy, to ich praca przestanie się opłacać i będą musieli zlikwidować gospodarstwa, co ostatecznie doprowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Wraca sprawa zmian w programie Czyste Powietrze. W piątek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nieoczekiwanie rozszerzył listę pomp ciepła dopuszczonych do programu. Dzisiaj resort klimatu i środowiska postanowił rozwiać niejasności związane z nowymi przepisami, które według branży polskich pomp ciepła mogą sprzyjać niektórym producentom i importerom tych urządzeń. Czy mamy do czynienia z kolejną po aferze wiatrakowej aferą w Ministerstwie Klimatu i Środowiska? Radosław Jankiewicz. Szefowa Ministerstwa Klimatu przekonywała dziś, że te działania mają na celu uszczelnienie rynku pomp ciepła w Polsce. Certyfikowane laboratoria, sprawdzone certyfikaty, audyty energetyczne. To wszystko, by zabezpieczyć bezpieczeństwo obywateli. Resort klimatu chce od połowy czerwca wprowadzić zmiany w programie Czyste Powietrze. Mają one sprawić, że dofinansowania do montażu pomp ciepła będą obejmowały tylko sprawdzone i niezawodne urządzenia. Co ciekawe, przy okazji resort tworzy tymczasową i przejściową listę tych urządzeń. W tym przypadku certyfikaty akredytowanych laboratoriów nie będą konieczne.
po to, żeby umożliwić dotacje z czystego powietrza dla chińskich pomp ciepła, które nie mają unijnych certyfikatów i certyfikatów sprawdzonych. Bo zgodnie z nowymi przepisami dopisanymi do programu Czyste Powietrze, od połowy czerwca do końca roku na obowiązkowej liście pomp ciepła, poza urządzeniami, które mają atesty wystawione przez akredytowane laboratoria, będą mogły się znaleźć urządzenia certyfikowane przez trzy prywatne firmy: Keymark, EHPAQ i Eurovent. To wywołuje niepokój polskiej branży pomp ciepła. Nie można ich w żaden sposób zweryfikować i skontrolować. Są to certyfikaty zależne od siebie, często połączone. Jeden certyfikat należy do drugiego, inny można zyskać poprzez zarejestrowanie się na stronie. Na konferencji minister klimatu pytaliśmy o to, czy nowe zasady dostatecznie zabezpieczają Polaków. Firma nie przedstawi takiego certyfikatu oficjalnego. Firma, od której kupił ten ktoś już pompę na pana ciepła, pytanie. Zniknie. Szefowa resortu klimatu przekonuje, że problemu nie ma, bo przecież zawsze, nawet na tymczasowej i niepotwierdzonej certyfikatami akredytowanych laboratoriów liście, można będzie sprawdzić rzeczywiste parametry urządzeń. Żadne urządzenie bez potrójnej weryfikacji poprzez laboratorium IOŚ i audyt wewnętrzny eksperta dedykowanego do tego typu pisania tego typu dokumentów nie pojawi się w domu z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mamy certyfikaty prywatnych firm i co będzie, jeśli nagle taka firma postanowi zmienić zasady, może zakończyć działalność? Okaże się, że Polacy zostali z tymi pompami gorszej jakości i będą obciążeni ogromnymi rachunkami. Budżet rządowego programu Czyste Powietrze do 2029 roku opiewa na ponad 100 miliardów złotych, z czego ponad 63 miliardy w formie dotacji. W magazynach w Polsce jest już około 100 tysięcy urządzeń, które zostały sprowadzone z innych krajów, głównie z Azji. W mojej ocenie ma to umożliwić sprzedaż tych urządzeń. Część z tych firm zrobi to, czyli sprzeda urządzenia, które posiada na magazynie, nie wykonując nigdy tych badań w akredytowanych laboratoriach. Resort klimatu chce, żeby nowe przepisy związane z dofinansowaniem pomp ciepła zaczęły obowiązywać od połowy czerwca. Pytanie, jak wpłyną na polski rynek? Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika. W Polsce trwa spór o Krajową Radę Sądownictwa. Dzisiejsze posiedzenie sejmowej komisji, która miała rozpatrzyć poprawki Senatu do zmian w KRS, zostało odwołane. Komisja czeka na opinie prawne. O tym, o co tak naprawdę ma się zmienić i jak te zmiany wpłyną na obywateli, Gabriel Ambroziak. Rządowa nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, którą Sejm uchwalił 12 kwietnia, zakłada, że 15 sędziów, członków KRS, ma być wybieranych w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie, jak teraz, przez Sejm. W wyborze nowych członków KRS sędziowie, którzy obecnie zasiadają w Krajowej Radzie, mieliby stracić mandaty. Może to spowodować weryfikację sędziów, co oczywiście będzie rodzić dalszy, pogłębiający się chaos w sądownictwie. Coraz gorsze wyniki tego sądownictwa, bo one takie są. Już ta kula śniegowa tego chaosu pędzi, bo ona była powstrzymywana za poprzednich rządów. Najbardziej wątpliwy z punktu widzenia konstytucyjnego jest przepis, który zakłada, że do tej Krajowej Rady Sądownictwa w tym nowym kształcie nie mogą kandydować sędziowie, którzy byli powołani czy awansowani po 2018 roku. 9 maja Senat poparł nowelę o KRS, przyjmując do niej poprawki. Jedna z nich zakłada, że kandydatami do KRS mogliby być sędziowie nominowani od 2018 roku. Te poprawki pojawiły się w czasie prac w Senacie. Uważam, że to jest skandal. Sędziowie, którzy wzięli udział w procedurach przed neo-KRS, no nie mają dwóch podstawowych atrybutów, które powinien mieć sędzia. Albo nie mają wiedzy prawniczej, albo co gorsza, nie mają tego atrybutu nieskazitelnego charakteru. Jak nie znają się na prawie, pal licho, nawet małpę można nauczyć prawa i zrobić z niej prawnika. Poprawki senackie tylko pozornie rozwiązują ten problem i coś poprawiają. One bowiem w istocie gwarantują, że przemożny wpływ na wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa będą mieli sędziowie wcześniej niedemokratycznie wybrani przez korporacyjną
radę. Każdy wybrany sędzia będzie miał aż 6 głosów, a więc nie będzie zasady jeden sędzia, jeden głos. A przypomnijmy, że w większości demokratycznych państw właśnie takie zasady obowiązują. Jeden sędzia będzie miał 6 głosów. Biorąc pod uwagę, że mamy 7 tysięcy sędziów z niedemokratycznej, korporacyjnej Krajowej Rady Sądownictwa, wybranych przed 2018 rokiem, to będzie w sumie 42 tysiące głosów. W stosunku do 18 tysięcy głosów tak zwanych demokratycznych sędziów, to daje ogromną przewagę sędziom korporacyjnej Rady Sądownictwa nad sędziami z demokratycznej Rady Sądownictwa. Wygląda na to, że chodzi o pozbawienie obywateli jakiegokolwiek wpływu na wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. O wyborze będą decydować wyłącznie sędziowie. Zmieni się na niekorzyść obywatela. Obywatel nie będzie miał żadnego wpływu na skład Krajowej Rady Sądownictwa w tej większej części. A tak to chociaż ma pośredni wpływ. Ostatni głos w sprawie zmian w KRS należy do prezydenta Andrzeja Dudy. I to już wszystko w naszym programie. Ja się z Państwem żegnam i życzę spokojnej nocy.